Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarium zorganizowanym przez Instytut Ochrony ja, Roślin. Webinarium nie ja się wzią, wzią, ktoś nie związanym z obecnością, Szanowni Państwo, na świecie gatunków, które są szczególnie groźne dla naszych upraw. Mnie przypadło w dniu dzisiejszym, drodzy Państwo, omówienie gatunku Antonomus eugeni. Drodzy Państwo, Mówiąc o poszczególnych gatunkach, zawsze warto odnieść się do ich taksonomii. Tutaj, w przypadku tego owada, mamy do czynienia z chrząszczem z rodziny ryjkowcowatych z rodzaju Antonomus. Y, w Polsce, drodzy Państwo, występuje kilkanaście gatunków z tego rodzaju, no i chyba każdy z nas gdzieś tam spotkał wokół siebie y, tak pospolite szkodniki, jak choćby kwieciaka jabłoniowca czy też kwieciaka malinowca. Są to chrząszcze z, te, z, tej właśnie, z tego właśnie rodzaju. Y, szanowni Państwo, Gatunek, którym dzisiaj się zajmujemy, jest gatunkiem kwarantannowym oraz gatunkiem priorytetowym. Jego oczywiście zwalczanie, monitoring regulują odpowiednie przepisy prawne. Szanowni Państwo, gatunek Antonomus eugenii jest gatunkiem, który w szczególności zagraża roślinom z rodziny psiankowate, w szczególności papryce, w mniejszym stopniu uprawą bakłażana, czyli oberżyny, w klimatach tropikalnych, w klimacie tropikalnym i subtropikalnym. Na obszarze naszego kraju mógłby stanowić zagrożenie, oczywiście, dla tych warzyw, ale także i dla innych zaliczanych do rodziny psiankowate. Jak wspomniano na początku, niezmiernie ważne przy organizmach, Obcego pochodzenia, czy to kwarantannowych, czy priorytetowych, jest diagnostyka. Musimy, drodzy Państwo, umieć je identyfikować. W szczególności inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, którzy stoją na Straży Bezpieczeństwa Fitosanitarnego naszego kraju, ale również każdy z nas powinien wiedzieć, jak taki gatunek wygląda gdyż bardzo często się również zdarza tak, że gdzieś tam przypadkiem jesteśmy w stanie wykryć gatunek nowy, który w naszym kraju się pojawił choćby przypadkowo. W przypadku gatunku Antonomus eugenii wiemy, że jest to chrząszcz, który jest zbliżony wyglądem do pospolitych w Polsce gatunków z rodzaju Antonomus, na przykład kwieciaka jabłoniowca. Długość ciała osobnika dorosłego dochodzi do 3,5 mm. A więc jest to, szanowni państwo, mały owad. Pokrój ciała owalny, czarno zabarwiony, z charakterystycznym dla rodzin ryjkowcowatych silnie rozwiniętym długim ryjkiem, co tutaj na fotografiach możecie państwo dostrzec. Oczywiście na końcu ryjka znajduje się, drodzy państwo, aparat gębowy typu gryzącego, no i dodatkowo charakterystyczne czółki. Ciało pokryte jest żółtawymi włoskami, a na większej części przedplecza i pokryw znajduje się rysunek z białych łusek. Na kolejnym slajdzie możecie Państwo w takim większym przybliżeniu zobaczyć, jak ten owad wygląda. Dzięki zapisaniu tego wykładu możecie Państwo zawsze do niego wrócić i w spokoju sobie obejrzeć te fotografie w powiększeniu. Oczywiście stadium szkodliwym są chrząszcze, ale również i larwy. Są one białe lub kremowo-żółto zabarwione, nie posiadają odnóży, mają nieco ciemniejszą głowę i dorastają do 6 mm długości. I tutaj fotografia pokazująca, jak taka larwa wygląda. Bardzo ważne jest również znanie cyklu rozwojowego gatunku. Pamiętajmy o tym, że owad, o którym dzisiaj mówimy, na ten moment w Polsce nie występuje, zatem nie znamy jego biologii w naszych warunkach glebowo-klimatycznych. Ale, Szanowni Państwo, korzystamy z wiedzy, jaka pochodzi z innych krajów. Co jest ważne, gatunek Antonomus eugenii może rozwijać kilka pokoleń w ciągu roku. To ważne, że liczba pokoleń jest zależna od przebiegu temperatury. Jest to gatunek wybitnie ciepłolubny. Okres rozwoju w uprawie papryki, czyli przejście szkodnika od stadium jaja przez larwę, po czwarkę, aż do osobnika dorosłego, nowego pokolenia, trwa w temperaturze 26-28 stopni tylko 14 dni. Dwa tygodnie, drodzy Państwo, bardzo szybki rozwój. W temperaturze 21 stopni, średnio jest to 21 dni. Natomiast, drodzy Państwo, zwróćmy uwagę, że jak są niższe temperatury, np. 15 stopni Celsjusza, okres rozwoju owada wydłuża się nawet do 42 dni. To dobitnie nam pokazuje, jak rosnąca temperatura przyspiesza cykl rozwojowy szkodnika. Szanowni Państwo, w rejonach swojego naturalnego występowania, chrząszcze występują cały rok, za wyjątkiem grudnia i stycznia. Osobniki dorosłe są formą zimującą, zwykle w chwastach z rodziny psiankowatych, ale mogą również znajdować się w resztkach pożniwnych po uprawie papryki. Drodzy Państwo, tutaj pozwoliłem sobie zaczerpnąć z publikacji EFSA. Taki schematyczny cykl rozwojowy gatunku Antonomus eugenii. Możemy zobaczyć, prześledzić, jak ten cykl rozwojowy wygląda w temperaturze 21 stopni na roślinie papryki. Z podziałem oczywiście na kopulację, na łączenie się chrząszczy w pary, kopulację, zapłodnienie, składanie jaj, prawda? Później twarzerowanie larw, przepoczwarczanie się ich i wylot chrząszczy nowego pokolenia. Warto wiedzieć, że chrząszcze nie przechodzą okresu diapauzy, czyli tzw. spoczynku, i mogą żyć nawet 10 miesięcy. Samice składają około 5-7 jaj dziennie, a całkowita płodność gatunku dochodzi do 600 jaj. Okres składania jaj to około 51 dni. Chrząszcze, samice składają jaja pojedynczo w zawiązkach lub w owocach. Samica wygryza niewielki otworek, do którego składa jajo, a następnie polewa to miejsce taką jasnobrązową wydzieliną, która stężeje na powietrzu. Larwa żeruje w owocu i tutaj również się przepoczwarcza. Do tego cyklu rozwojowego możecie Państwo w każdej chwili wrócić. Również bardzo ważne jest, gdzie ten gatunek, drodzy Państwo, występuje. Korzystając z bazy danych EPPO na dzień 8 września tego roku, możemy zobaczyć miejsca występowania tego gatunku na świecie. Co się rzuca nam w oczy, to to, że zasiedla on Amerykę Północną, Szanowni Państwo, i niektóre kraje oceanii, a mianowicie Polinezję francuską. W chwili obecnej, drodzy Państwo, w, tych, w tej części świata owad występuje. Oczywiście był on także stwierdzony w uprawach papryki w szklarniach w Kanadzie, Holandii i we Włoszech. Tam został zawleczony. Niemniej, drodzy Państwo, warto wiedzieć, że został on w tych krajach skutecznie wyeliminowany. Zatem możemy zobaczyć, że na terenie Unii Europejskiej nie mamy zaznaczonego miejsca występowania tego szkodnika. Na chwilę obecną Europa jest wolna i oby, drodzy Państwo, tak pozostało. Kluczowa, drodzy Państwo, sprawa to to, na jakich roślinach żywicielskich gatunek Antonomus eugenii może żerować. Tutaj może macie Państwo listę 13 gatunków roślin, które mamy w naszym kraju, na których owad ten jest w stanie żerować, jest w stanie się rozwijać. Doskonale Państwo znacie te rośliny: papryka roczna, papryka habanero. Główną rośliną żywicielską jest pieprzowiec owocowy. To jest taka malutka papryczka, niekiedy wykorzystywana na cele ozdobne. Poza tym bielundzień dzierżawa, niechunka pomidorowa, tytoń oskrzydlony, pomidor, którego przecież uprawiamy, bakłażan, psianka czarna, psianka e, tak zwana szafirowa burza, roślina ozdobna, ziemniak, drodzy Państwo, milion dzwonków, roślina ozdobna, niekiedy nazywana milion bells, czy też psianka kolorowa. Więc tych roślin żywicielskich potencjalnie jest dość dużo, i tak one, drodzy Państwo, wyglądają na fotografiach. Czyli mamy i rośliny jadalne, i rośliny ozdobne, ale także i niektóre rośliny zaliczane do chwastów jako potencjalni żywiciele dla tego gatunku. A na tym slajdzie, drodzy Państwo, możecie zobaczyć inne rośliny żywicielskie dla tego owada, które nie występują w naszym kraju. Drodzy Państwo, jak wygląda szkodliwość tego gatunku? To przede wszystkim szkodliwość dla roślin papryki. Przede wszystkim chrząszcze uszkadzają liście, kwiaty, owoce oraz ich zawiązki. Samice najczęściej składają jaja w młodych owocach, wewnątrz których odbywa się rozwój larw. Efektem tego są przebarwienia, deformacje, przedwczesne dojrzewanie i opadanie młodych owoców, co oczywiście przekłada się na straty w plonach. Na owocach powstają, drodzy Państwo, otworki. Można także dostrzec miejsca składania jaj. Są to niewielkie zagłębienia na powierzchni owocu. Larwy, drodzy Państwo, wgryzają się do pąków. Zwykle w takim pąku rozwija się jedna larwa. Natomiast mogą także uszkadzać owoce, i wewnątrz możecie Państwo znaleźć do kilku larw. Żerują w miąszu, na nasionach, co doprowadza drodzy Państwo do brązowienia gniazda nasiennego i rozwijania się w nim grzybów pleśniowych, w szczególności wywoływanych przez patogen, jakim jest alternaria alternata. I tutaj, drodzy Państwo, na tych fotografiach możecie zobaczyć, jak wyglądają uszkodzenia na owocach papryki. Widzimy otworki, w które świadczą nam prawda, o żerowaniu wewnątrz szkodnika. Są to, mogą być to także otworki w miejscu, gdzie samica złożyła jaja. Widzimy gniazdo nasienne brązowiejące, natomiast na kolejnych e, fotografiach widzimy już wnętrze papryki z brązowiejącymi tkankami. W ten sposób żerują larwy tego gatunku. W szczególności, drodzy Państwo, warto wspomnieć, jakie obszary są zagrożone, Potencjalnym pojawem Antonomus eugenii. To przede wszystkim szklarnie i sortownie owoców papryki. Drodzy Państwo, są to przede wszystkim uprawy szklarniowe, przesyłki owoców, papryki pochodzące z importu, zwłaszcza z krajów występowania tego owada, a w szczególności szklarnie, które produkują paprykę w ciągu całego roku, a więc są ogrzewane w okresie panowania niższych temperatur. Nie bez znaczenia, drodzy Państwo, jest to, co wspomniałem na początku, że Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin Nasiennictwa stoi na straży bezpieczeństwa fitosanitarnego naszego kraju, bowiem inspektorzy, kontrolując przejścia graniczne, porty, lotniska, przejścia drogowe i punkty przeładunkowe, stoją, drodzy Państwo, jako ta pierwsza bariera przed przeniknięciem owada do naszego kraju. I tutaj bardzo ważne jest obserwowanie wszystkich miejsc, w których jest gromadzony materiał z zagranicy, skąd prawda potencjalnie ten owad może do nas przeniknąć. Trzeba ten materiał bardzo dobrze obserwować. Oczywiście także bardzo ważne jest, jak pobierać próby. I tutaj możemy podzielić, drodzy Państwo, to pobieranie prób na przykład w przesyłce z państwa trzeciego. No jeżeli mamy takie podejrzenie, to przede wszystkim, drodzy Państwo, musimy zabezpieczyć takie, taką taką roślinę, takie opakowanie, w którym ewentualnie były te rośliny, jako, drodzy Państwo, dowód. I pamiętajmy, zawsze, zawsze, jeżeli jesteśmy osobami, jak się to mówi, cywilnymi, musimy coś takiego zgłosić do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jest to, drodzy Państwo, nasz obowiązek. Tutaj również bardzo ważne jest to, jak pobiera się próby w roślinach już na etapie łańcucha handlowego. No i tutaj oczywiście bardzo ważna jest wizualna ocena roślin w celu wykrycia uszkodzeń powodowanych przez ten gatunek. Oczywiście można także odławiać chrząszcze za pomocą żółtych tablic lepowych, zaopatrzonych w specjalny atraktant, atrakcyjny dla chrząszczy, który pozwala nam także szkodnika wykrywać. Ale tutaj bardzo ważna jest poprawna identyfikacja gatunku, żeby oczywiście nie popełnić błędu. Są do tego oczywiście odpowiednie procedury. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin Nasiednictwa nimi dysponuje. Oczywiście także bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie materiału owadziego. No i w przypadku, gdybyśmy odłowili sząszcze, no to odpowiednio się je konserwuje w alkoholu ety etylowym. Poza tym, oczywiście, gdyby była jakaś tam sytuacja, że znajdziemy w owocach papryki stadia larwalne, to najlepiej je przetransportować. Oczywiście wszystko musi być zaizolowane. Nie może dojść do uwolnienia gatunku priorytetowego na zewnątrz yy, i przekazanie go do laboratorium. I ważne jest oczywiście, drodzy Państwo, że larwy powinny być yy, transportowane pojedynczo, żeby ewentualnie uniknąć zjawiska kanibalizmu. Wszystkie, drodzy Państwo, oczywiście podejrzane rośliny, podejrzane yy, opakowania, w których może być ten gatunek, muszą być zgłoszone Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin Nasiennictwa. Jak monitorować ten gatunek? Tu kluczowa jest, drodzy Państwo, tak zwana ocena wizualna. Musimy oczywiście umieć ten gatunek identyfikować, wiedzieć, na jakich roślinach występuje. No i szanowni Państwo, można w szczególności taki monitoring wdrożyć w różnych sortowniach. W których przechowuje się choćby owoce papryki, w szklarniach, zwłaszcza przecież tych ogrzewanych, w magazynach i tak Przede wszystkim możemy także stosować pułapki feromonowe odławiające krząszcze lub też żółte tablice lepowe. Szukamy oczywiście wszystkich śladów żerowania szkodnika. I jeżeli oczywiście są to szklarnie ogrzewane albo w ich pobliżu jeszcze znajdują się dodatkowo uprawy, choćby papryki w gruncie pod chmurką, także powinny być one objęte monitoringiem. Drodzy Państwo. Na koniec tej prezentacji warto wskazać, jakie jest ryzyko pojawu tego gatunku w naszym kraju, czy też na terenie Unii Europejskiej. No, przede wszystkim to ryzyko, drodzy Państwo, na ten moment jest niskie, niemniej zawsze istnieje w dobie oczywiście globalizacji. Przede wszystkim największe ryzyko zawleczenia szkodnika istnieje z krajów Ameryki Północnej i Ameryki Środkowej, gdzie ten owad występuje, co Państwo mogliście zobaczyć na mapce. Poza tym oczywiście, drodzy Państwo, są pewne czynniki, które ograniczają zadomowienie się tego gatunku w Polsce, a to przede wszystkim mała liczba w naszym kraju całosezonowych upraw szklarniowych z papryką, gdzie temperatura jest na wyższym poziomie. Warto wiedzieć, że owad ten jako wybitnie ciepłolubny ginie już przy temperaturze minus 5 stopni Celsjusza, więc to jest takie dla nas troszeczkę oczywiście zabezpieczenie. Musimy pamiętać oczywiście, że taką główną drogą, którą ten owad może przeniknąć na teren Unii Europejskiej, są oczywiście transporty z tych krajów. W których on występuje. Wobec tego, szanowni państwo, takie najbardziej narażone na potencjalny pojaw tego owada są choćby sortownie i pakowalnie, w których prowadzi się lub też prowadzi się, szanowni państwo, produkcję roślin żywicielskich choćby w szklarniach. Na takie miejsca oczywiście zwracamy uwagę. Ja ze swojej strony dziękuję, szanowni państwo. Zawsze z tym gatunkiem oczywiście można się zapoznać, choćby poprzez obserwowanie materiałów zamieszczonych. Na stronie naszego Instytutu, śledzenie choćby analiz zagrożenia agrofagiem, tak zwanych analiz PRA, tam jest bardzo wiele informacji o nim podane. Dziękuję.